Mieszkaliśmy niedaleko Damaszku. Stamtąd ciągle wypychał nas reżim. Albo jestem obecnie w Mińsku. Nie udało się przekroczyć granicy. To tylko fragmenty dwóch dramatów, ale to też fragmenty większej historii. Wojna, głód, klimat czy chęć lepszego życia. Są różne powody, dla których ludzie decydują się opuścić swoje domy i udać w długą podróż, bardzo często trudną i dramatyczną. Te dramaty rozgrywają się obecnie na naszej granicy i to każdego dnia. Ale to nie jest ani początek, ani koniec podróży tych ludzi. Dlaczego, jak, dokąd? To pytania, na które szukamy odpowiedzi. Reporterzy Outriders są jednocześnie w 7 krajach, żeby przybliżyć Wam całą tę drogę. Porozmawiać z tymi, którzy już dotarli, którzy są w jej trakcie oraz dopiero się do niej szykują. Zrozumieć, jakie mechanizmy za tym stoją. Przez cały tydzień obserwujcie nasze relacje w mediach społecznościowych, a w piątek zobaczcie całą historię na Outriders i Gazeta.pl.